Cześć. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzić adres IP strony internetowej. Na przykładzie użyjemy tutaj, nie wiem, wybiorę sobie wirtualną Polskę o nazwie DNS www.wp.pl. Więc wchodzicie w opcję uruchom w Windowsie 8, wchodzicie do. Musicie uruchomić wiersz poleceń, to się nazywa CMD, Command Line. OK. I teraz wystarczy, że użyjecie podstawowej komendy ping i wpiszecie www.wp.pl. I teraz zwróćcie uwagę, z angielskiego to jest pingowanie www.wp.pl. I tutaj mamy adres wirtualnej Polski, adres IP, serwera wirtualnej Polski oferującego Wam strony internetowe, portal, informacje itd. 212.77.100.101. Teraz, jeżeli oglądaliście poprzednie moje wideo na temat adresów IP, to wiecie, że i Wasz komputer posiada adres IP, i każdy komputer, który wyświetla informacje w postaci strony internetowej, czy inaczej można go nazwać serwer, też posiada adres IP. Jeszcze raz powtórzę, widzicie, ten adres dla wirtualnej Polski to jest 212.77.100.101. Jeżeli chcielibyście na przykład sprawdzić adres internetowy onet.pl, no to tutaj macie z kolei inny. Adres IP www.onet.pl to jest 213.180.141.140. Więc widzicie, są różne. Czyli taki adres IP sobie kupujecie od dostawcy internetowego i w tym momencie, mając specjalne oprogramowanie do oferowania serwerowe, które może oferować, na przykład instalujecie sobie takie oprogramowanie na swoim komputerze i możecie sobie stworzyć własną witrynę internetową. Więc tak to wygląda. Do usłyszenia, trzymajcie się i miłego dnia. Cześć.